Gdzie są te DEMA z tamtych lat? Sytuacja jest dość prosta. Ostatnio wpadły yy, DEMA yy, paru gierek, yy, głównie horrorów. Yy, yy, I tak zaczęliśmy się zastanawiać. O, DEMA. Dawno nie widziałem. No, i tak zaczęliśmy się zastanawiać, gdzie są te DEMA z tamtych lat, gdzie na przykład e, Doom, który którego no. widać na e, screenie, e, był sprzedawany jako shareware. Co to oznaczało? Że się po prostu e, dostawało za darmo duma, e, ale tylko jakieś jedną czwartą gry, a później mm, tylko jedną czwartą, to jest jakieś sporo, nie? E, mm -hmm. Może chyba nawet mniej, nie pamiętam. E, a Jaki później a. Możliwe. E, no, a później trzeba było wysłać e, pieniądze w kopercie do e, twórców i oni ci odsyłali pełną grę. No, to śmieszny system dystrybucji. Znaczy, ja pamiętam jeszcze, bo tak, bo to była jedna z metod, że twórcy po prostu obcinali trochę kontentu, że dostawałeś pełne, normalne wersje etapów. Ja powiedzmy tam pierwsze dwa, trzy etapy, albo tam nie wiem, jak były Fify, to dostawałeś dwa, trzy składy do wyboru na przykład. Ale dostawałeś generalnie całą grę, znaczy oryginalną grę, obciętą z kontentu. Bardzo, bardzo mocno obciętą z kontentu. To był pierwszy met pierwsza metoda. I to była taka dość uczciwa metoda, powiedzmy, dystrybucji. Ale twórcy wkrótce zauważyli, że Demko, jak, to jak dobre jest Demko, decyduje o tym, jak się dobrze sprzeda gra. I zaczęli tworzyć tak zwane etapy demo I. To już było troszkę mniej uczciwe zagranie, i pamiętam, że bardzo wtedy branża na to narzekała, że na przykład e, tworzyło się osobny poziom demo, który był dużo lepiej dopieszczony niż standardowe etapy, zwłaszcza te powiedzmy w drugiej połowie gry. I powiedzmy, etap demo zawierał jakieś tam turbo mega wybuchy, jakieś tam czołgi, coś tam działo się, akcja, itemy w ogóle, postacie, e, jakieś tam filmiki, że włączałeś ten jeden etap w demo i mówisz, pierdol, jak, jak tak wygląda cała gra, Mówię, to, to muszę to kupić, nie. I potem faktycznie kupowałeś sobie tą oryginalną grę i okazuje się, że nawet tego etapu z demo nie było w tej oryginalnej gry, bo on był po prostu przygotowany jak osobny twór, tylko i wyłącznie na cele pokazowe. I sama gra była dużo niższej jakości. Co więcej, na przykład te, na przykład bardzo pospolitym powiedzmy, ruchem było to, że sprawdzało się na podstawie dema, czy gra chodzi w ogóle na komputerze, bo w tamtych czasach powiedzmy te lata tam nie wiem, 95-2005 to był, był etap bardzo, bardzo, bardzo gwałtownego rozwoju e, PC-tów i PC-ty dosłownie, które były topowe, to w dwu, po dwóch latach nadawały się dosłownie na, do kosza, bo one nie były w stanie uruchomić żadnej gry e, więc demka były bardzo często traktowane jako takie e, benchmarki, bym powiedział, że włączałeś grę, sprawdzałeś czy dało się w to grać i mówisz okej, okay, chodzi, coś tam lekko przycina, ale tak hmm, tak w miarę może być, nie? No i na tej podstawie już okej, okay, no to kupię sobie oryginalną grę. Tam, no wtedy, tam, nie wiem, 150 czy tam 180 zł kosztowały te gry, tak, takie duże, pełne gry AAA. Um, no i kupowałeś grę, w do napędu, instalowałeś, okazywało się, że cały nie? Ja tak na przykład miałem z Far Krajem, pierwszym Far Krajem, instalowałem demko Far Kraja i demko Far Kraja, generalnie mówię, spoko chodzi, nie? Jakoś tam, nie wiem, lepiej to musieli pooptymalizować, coś tam, jakieś sztuczki musieli porobić i generalnie chodziło mi w tych 20-30 klatkach, nie? To było w tamtych czasach OK. I kupiłem sobie oryginalnie kupiłem w z Pirackiej Zatoki Ale zorganizowałem A, sobie, tak. zorganizowałem sobie pełną wersję Nie Wiem, kurde, dobra, odpalam to nie. Zainstalowałem i faktycznie, ten pierwszy etap, ten, ten, tą pierwszą część taką te, tego frakraja budził się w bunkrze. Więc wiesz, mała przestrzeń. Włączam, mówię, okej, okay, rozglądam się, mówię, wszystko fajnie, poniutko, zajebiszcie, nie? Chodzę, chodzę, skończyłeś tutorial, otwierasz drzwi z tego bunkra i wychodzisz na tą wyspę. I w momencie, jak zrobiłem dwa kroki poza ten bunkier, jak wczytało, jak wyrenderowało ten cały dystans do przodu z tą wodą, z tymi palmami i tak dalej, to w tym momencie mi po prostu skraszowało całą grę i musiałem restartować PC, -ta, nie? Bo... <śmiech> I... <śmiech> I tyle było z mojego grania. Także Far Cry to była pierwsza, pierwsza z gier, którą pamiętam, którą faktycznie pod którą wymieniałem PC, -ta, nie? I, I dopiero jak wymieniłem peceta, jak wyszedłem z tego bunkra na nowym PC, już wiesz, serce w gardle, nie? Bo to jakiś komputer tam na święta, tam wiesz, ja z połowę nazbierałem, połowę mi tam rodzice dorzucili. Mm -hmm. I, I wiesz, wychodzę z tego bunkra, mówię, kurwa, byle się, byle się teraz nie wysypało, nie? I już, wiesz, <laughs> na wdechu, żeby się przypadkiem dysk twardy nie, nie, nie zadrgał, żeby się nie wczytało coś tam źle. Otwieram to te drzwi, krasz. wychodzę i nic. I po prostu działa, nie? I robię dwa kroki dalej, a tu wszystko wyrenderowane, no chryste Panie, jak to dobrze wyglądało wtedy. No, także demka miały swoje mroczne oblicza, miały swoje aferki, właśnie tam optymalizacyjne albo e, tworzenie kontentu, które nie istniał w oryginalnej grze. Także tam nie mówię, że demka były idealne, bo miały swoje wady, ale generalnie pozwoliły się gdzieś tam zapoznać z systemem poruszania się, systemem rozwoju postaci, jeżeli istnieją, czy tam w ogóle jak są mapy zbudowane, jak wyglądają pojedynki z przeciwnikami, czy to są jakieś, nie wiem, jak, jak to był FPS, czy to są hitskany, czy projectile, te rodzaje pocisków i tak dalej, no. Było bardzo dużo rzeczy, które byłeś w stanie na podstawie jedynka sobie wydedukować, nie? Jak, jak to mniej więcej działa, czy to jest dobrze skonstruowane, czy nie. I oczywiście w tamtych czasach nikt nie podchodził do tego tak profesjonalnie, ale wiesz, zagrałeś sobie 15 minut, mówisz, fajne. I, i, I chciałbym to mieć. Nie? I, I na tej podstawie bardzo często się dokonywało gdzieś tam zakupu pełnych wersji. E, no teraz, powiem ci tak. Jeżeli miałbym powiedzieć o czymś takim jak system demo w tym momencie, no to fajnie, bo teraz się pojawiły na Steamie właśnie te. Um, kurde, jak się nazywa Festiwal Demo. Tak, tak, tak. Właśnie. I Festiwal Demo jest o tyle fajny, że on faktycznie pozwala um, tak, jakby zebrać zainteresowanie, że twór, mali twórcy, którzy nie mają za bardzo pieniędzy na startup, mogą skombinować, mogą się na tyle spiąć, żeby stworzyć jakieś sensowne demo, takie właśnie pokazywa, mm -hmm. pokazywa mechaniki, pokazywa silnika i tak dalej, jakiś tam zamysł artystyczny. I jeżeli wokół tego urośnie jakaś tam mała społeczność, która będzie w stanie dofundować resztę pracy, no to wtedy te demo tak jakby się przekształci w pełną grę, nie? I, I to jest spoko idea, tylko że bardzo często te demka są takim, no, skamem. No, to jest asset flip jakiś typowy i dema nie wiem, czy mają sens, jeżeli. O, może tak. Dema miałyby sens, ale na Steamie jest coś takiego jak polityka refundów. Jeżeli tak. w ciągu dwóch godzin yy, nie masz więcej niż dwie godziny w grze, to możesz tą grę po prostu bez żadnego powodu zwrócić i oni ci oddają 100% środków na konto. Także jeżeli jest polityka refundów, to myślę, że demka nie mają aż takiego dużego znaczenia. Problem polega na tym, że tylko Steam, z tego co kojarzę, ma coś takiego jak polityka refundów. Na PlayStation uzyskanie rifanda jest w zasadzie niemożliwe. Jeden, są dwa przypadki, w których słyszałem, udokumentowane przypadki, w których słyszałem, że, że Sony zwraca pieniądze za grę. To pierwszym przypadkiem to był Concord. A drugi, Czera, cyberpunk. a drugi cyberpunk i cyberpunk był tak zepsutą wersją gry na samą premierę, że osoby, które kupiły na playstation 4 cyberpunka dostawały pełny refund na swoje konto, nie? Także mhm. to są dwa znane przypadki, przynajmniej mi, może są jakieś inne dwa znane mi przypadki, w których Sony usunęło grę i zwróciło pieniądze poza tym nie istnieje coś takiego jak system refundów w, w playstation bo po prostu nie istnieje I, i koniec kropka, jak ci coś nie pasuje to sobie kurwa iść do xboxa, gdzie będziesz mógł patrzeć na pusty pasek z grami, nie? Albo no na... sam, znam osobiście o ludzi, którzy po prostu, jakby jest ja gra, gdzie po prostu mniej niż godzinę po prostu zajmuje się przejście całej gry, no to po prostu od razu też robią refund'a. Też. <śmum> są całe Taki... kategorie, są całe kategorie, no. bo to już jest, wiesz, oczywiście banda, banda pojebów, nie, ale jest sam, no. osobna kategoria speedrunów, która polega na przykład na przejściu, tam nie wiem, Dark Soulsów 1 w ciągu dwóch godzin i zrefundowali się. Nie co? Poważnie? No, Czy znaczy wiesz, to oczywiście są, są bardzo autystyczne te nie? ale y, twórcy generalnie na tym nie tracą, bo tak, co ty w najgorszym przypadku stracisz zysk w najgorszym przypadku możliwym? Stracisz zysk z jednej kopii, bo ten gość po prostu ją tak. odda i tyle. A co zyskujesz? Rozgłos i to, że ten gość na pewno nie przeszedł tej gry za pierwszym razem w ciągu tych dwóch godzin, więc on tą grę i tak kupił kiedyś, tam ćwiczył na niej i tak dalej, wiesz, skilował. I on dopiero potem ją musiał usunąć z biblioteki, kupił ją drugi raz, więc jako twórca nic nie tracisz tak naprawdę, a jest garstka tylko takich popierdolędów, którzy robią takie chore challenger. Ej, Czajisz, też... jest sobie, że gościu, kurwa, y, tak długo ćwiczył, kurde, y, ile razy mu się nie udało, nie? Ile mm. kąt tam, kurwa, musiał y, gdzieś na G2 posprzedawać, kurwa, y, czy tam na Instant Gaming z Chrome, bo kurwa, nie mu się no, samego, nie udało. samego speedruna to można na jednym tym y, końcie ćwiczyć, a dopiero jak no, masz no. tam poniżej, to wtedy y, walisz takiego pełnego... No, wiesz, no, ja myślałem, że sobie w ja się. Sobie, sobie jakoś to kurde, jakoś w głowie, co mogłoby siedzieć takiemu mogło gościowi w głowie, że nie, kurwa, no tylko, że mi się nie uda, on no to chuj, wypierdalam to w pizdu, nie? No, wiesz, to, tak to już jest ten rodzaj, to, to jest jeden z tych rodzajów kotu, kotu, kurde, zobaczyłem kota i toku rozumowania. No. E, jest klasyczny mem, e, ktoś przeszedł naszą grę bananem. Poko tylko, po co? Nie wiem, czy życie tego mama. Mm, <grystans> tak, tak, że w biurze From Software potem panie Miyazaki ktoś przeszedł na naszą grę, używając tylko tam pięści i nie levelując postaci. I on tak bierze ły, łyka kawy i mówi ale po co? Mało mam kurwa wrażeń. Czasem kudę na do DLC, do Elderinga. No to jest, to jest pyszny. To jest top jeden moich gier w tym roku. Hmm. Dodatek do Eldena. No, ale, ale tak wracając, no generalnie myślę, tak, demka były fajne, bo nie powiem, ja bardzo często używałem demek, jakieś tam specjalnie kupowałem cd Actiony, Gamblery, e Komputer Świat Gry i inne tego typu magazyny. No często kupowałem, bo, bo tak mogę dostawać gry. gry. Bo to była przede wszystkim główna główna metoda pozyskiwania nowych gier. E no ale tam były w większości demka, nie? Także okej, okay. cd Actiona na przykład kupowało się dlatego, że tam były bardzo dobre, pełne wersje gier, często nie. Ktoś, ale, tak opróc, ale oprócz tego, że CD grzytował pełniaki, to zawsze była jedna płytka, która zawierała tam. No na początku to było, wiesz, tam jakieś tam większe ilości, tam, nie wiem, 10-15 demek, jakichś tam często indyków, yy, bo mm -hmm. te gry też nie były takie duże, no ale potem powiedzmy, zawsze jakieś tam dwa, trzy demka fajne się znalazły na płycie. Nie? Yy, no i bardzo dużo mojego gamingu, powiedzmy, w tych latach takich do późnego technikum polegały na tym głównie, że ja grałem w demka. nie? Jeżeli było jakieś fajne demko, jak mi się tak naprawdę, naprawdę spodobało, to albo sobie tę grę kupowałem, no albo jeżeli nie było gdzieś tam dojścia takiego w miarę sensownego, albo cena była taka mniej przystępna, to gdzieś się tam ją organizowałem innymi metodami. No. Ale generalnie zanim pełną wersję nabyłem, tą lub innym metodą, to bardzo pospolite było sprawdzanie sobie albo granie po prostu w demka, nie? Najlepsze było jakieś tam demka, które umożliwiały dużą e... Tak jakby regrywalność tytułu, właśnie typu tam, nie wiem, FIFA, jakieś tam Undergroundy, inne tego typu gry, które wiesz, generalnie mają, polegają na tym, że robisz jakąś tam czynność, tylko innymi składami, samochodami i tak dalej, nie? No to fajnie, bo te, te gry były, miały bardzo dużą tak jakby regrywalność, więc tam nie przeszkadzało, że były tylko dwa, trzy etapy, bo to tak i, i tak się dało, nie? Na przykład, nie wiem, były DSJ, to pamiętam, że na DSJ-cie było chyba pięć skoczni w demku. I nawet jak miałeś pełną wersję, to i tak się głównie w tych pięciu skoczni z demka grało, bo to były te takie najbardziej klasyczne. To były te najlepiej zrobione, najładniejsze, najbardziej zróżnicowane te skocznie. I, i jak robiliśmy na przykład turniej pięciu skoczni, no to robiliśmy właśnie na tych pięciu mapach z DSJ-, które były z demka, no bo to były te takie klasyczne, nie? to było to, co takie ta kwintesencja DSJ-a a mało kto robił po prostu zawody po wszystkich, nie? tam się wybierało kilka ulubionych i to zazwyczaj w tych ulubionych, to były tam na przykład K-220 to do dzisiaj pamiętam, K-220 jakaś była, taka, taka z taką kurde, taką niebiesko-zieloną skocznią i to zawsze był stały punkt programu, bo to była najlepsza skocznia do, do fajnych wyników nie? tam się naprawdę chore, chore wyniki szło kręcić, nie? więc mówię, demówki miały swoje 5 minut ale kurde, czy są potrzebne w obecnym momencie, kiedy są refundy na Steamie? No mówię to z punktu widzenia pc nie? bo na konsoli to jesteśmy w dupie totalnie. Wiesz, z i... strony, to, jak wspominałeś właśnie o tych twórcach Indii, ci, którzy po prostu nie mają zbytnio funduszy, no to że takie kiedy po prostu zobaczą yy, odbiór ludzi, może też sobie zorganizują jakąś już ekipę na Patronite i wiesz, jeśli już wszystko kręci, nie? No tak, tak. Dla Indyków to jest fajna rzecz, bo oni mogą właśnie zebrać feedback, i mogą ewentualnie jakieś tam korekty, wiesz, pod, podporządkować się pod TUM, to co jest fajne to, to uwypuklić, to co jest niefajne to za, załatać, nie? Mhm. Także dla, dla twórców Indii jak najbardziej. Ale duży twór, twórcy gier mają raczej już swoje ekipy i to już, wiesz, jak ruszyła machina to to raczej mało co jest w stanie zmienić. Wyjątkiem takim w pierwszej kolejności, którym się tutaj ciśnie na usta to, to jest e, Larian. Który tak. gdzieś tam bar bardzo, bardzo mocno się komunikował ze swoim community w czasie tworzenia Early Access'u. Ile oni tworzyli Baldur's na Trójkę chyba? Z prawie 10 lat. O kurde, no Early Access był chyba z 4 lata, 3-4 lata, jakoś tak. A, to I... nie, a myślałem, że dłużej w takim razie było. Znaczy wiesz, tam sam proces powstawania, zanim tam jakieś tam licencje uzyskali i w ogóle ekipę kompletowali, to na pewno więcej, nie? Ale no, sam no, Early no, Access no, no. kojarzę, że był około 3-4 lat, jakoś tak mniej więcej. No i wiesz, w pierwszej kolejności właśnie taka ekipa, która faktycznie zbiera feedback od graczy, to mi się w pierwszej kolejności kojarzy Larian, jako taki sztandarowy przykład, taka wiesz, wzór. A druga ekipa, to mi się właśnie GGG kojarzy, że Grinding Gear Games, Ci Tak. Um, okay. I, I faktycznie GGG, gdzieś tam z tego co gdzieś tam sobie czytam po jakichś serwisach, po opiniach na Steamie i, i wiesz, tak sobie krąży po internetach, to faktycznie GGG ma bardzo dobrą e, komunikację z fanami, także jeżeli fani zaznaczają, że coś jest nie tak, to oni na to reagują i wiesz, jakoś albo w następnym sezonie to poprawiają, albo jeszcze jakieś hotfixy wprowadzają, także no tutaj jak ma najwięcej do powiedzenia, czy może, czy może potwierdzić moje e, tak, obserwacje? Tak. No na pewno generalnie... kiedyś tak było, teraz to się trochę zmniejszyło, bo fanbase się zwiększył i no musieli to jakoś poobcinać, bo już mm. dostawali do głowy. Mm. No w każdym razie no, Gigi właśnie mi się bardzo kojarzy z taką firmą, która gdzieś tam ma dobry kontakt z graczami. No kiedyś to był CD Projekt Red, ale no wypierdolili się tragicznie na tym Cyberpunku i mocno stracili w oczach graczy. Tak. E, ale Gigi i Larian to są takie no, w moich oczach dwa takie Przystanki, takie światełko w tunelu, gdzie powiedzmy ten gaming jest faktycznie odczytywany, co ludzie chcą, i faktycznie dostają to, co chcą, nie. No, co tam jeszcze? No, na PlayStation jest wersja. Nie wiem, jak jest na Xboxie, nie grałem na Xboxie, ale wersje wersja demo na PlayStation są o tyle upierdliwe, że tam generalnie demka są zamknięte tak, jakby za dostępem do PS Plusa. PS Plus to jest ten. Dobrowolny, obowiązkowy abonament, powiedzmy tak bym go nazwał, w który płacisz, płacisz za rok, no i dostajesz jakieś tam trzy gry co miesiąc, mówię o tym najtańszym pakiecie, nie? Trzy gry co miesiąc, dostęp do gier online yy, i zapisy w chmurze, że no, nie, nie musisz trzymać zapisów na, na konsoli, nie? Yy... I PlayStation generalnie dość mocno obcięło jakość gier dodawanych do tego PS. Plusa. Nie mówię, że są całkiem złe, ale faktycznie w porównaniu powiedzmy, z tym, co się działo tam dwa lata temu, a te gry, które dostają, dodają teraz do PS, Plusa są dużo słabsze, więc automatycznie ilość subskrybentów idzie w dół, nie? Więc żeby podtrzymać, tak jakby, zainteresowanie usługą, Sony wymyśliło coś takiego, że zacznie dodawać. Ma katalog DEM, które są dostępne oczywiście tylko, jeżeli masz aktywnego PS. Plusa. I są faktycznie jakieś tam pojedyncze demka, jak mi dacie sekundkę, to nawet mogę wam powiedzieć jakie są w tym momencie demka dostępne na, na PlayStation. Ale generalnie to ja są... Się w ogóle nie orientuję już w tych miejscach. No, ale generalnie to są, to są po prostu demówki, nie? I to do, dosłownie w tej samej... O, okej, okay, tu mamy. Demo, demo dla mnie to jest jakiś Bloom Town, nie mam pojęcia co to jest. Dreamers, nie mam pojęcia co to jest. Jest demo, okej, okay, Tu jest pierwsza gra, którą kojarzę, Monster Hunter Wilds. E, A, tak. Tutaj tego nie znam, tego nie znam, tego nie znam. No, generalnie są takie mniejsze tytuły raczej, z pojedynczymi wyjątkami. Nic ciekawego się tam nie pojawia i no, na podobnej zasadzie to działa jak stare demówki, nie? Jest przygotowany jakiś specjalny etap, grasz sobie, mówisz okej, okay, fajne to sobie kupię, niefajne to sobie nie kupię. Były też demka Cyberpunk'a, chyba, ale dopiero po tym, jak go naprawili z tego, co kojarzę, Nie, no że nie to, że były demka Cybera. Ale tylko na PlayStation, nie? Także one były dostępne jakiś tam. Ob, jakiś obcięty fragment był dostępny na, na Playu w formie demka, ale generalnie wersje demo na PlayStation są, jakby nie patrzeć, płatne, no bo one są skryte za abonamentem. Także, żeby sobie zagrać w darmowe demo, musisz mieć wykupiony abonament, nie? <noise> Ech, więc tutaj no, konsole są mocno w dupie, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o o wersję demkową. Tylko PC, tylko PC, tylko PC. No koniecznie nam no, Ale... no, no, że A so, ma autyzm Przepraszam O kurwa. <noise> Ej, Spektrum, Ej, kurwa. Aż mi kurwa nagle wygłuszyło. <noise> no, ja też mam. Ale ten. No generalnie bym się raczej na O, lampka mi chyba zdycha. No no nieważne. W każdym razie konsole mają bardzo utrudnione wersje domowe, nad czym trochę upolewam, bo paradoksalnie bardziej by się to chyba właśnie przydało na konsoli. Bo na PC, jeżeli coś ci chodzi troszkę gorzej, to może sobie wiesz, gdzieś tam zmniejszyć rozdzielczość, jakiś tam pak tekstur wgrać gorszej jakości. Albo możesz zrobić sobie... refunda, Albo zrobić refundę, albo cokolwiek innego. Generalnie na PC masz przede wszystkim opcję. PC zawsze to była. Znaczy, granie na pes to zawsze była e, opcja, nie? Tam zawsze miałeś wachlarz możliwości. Nawet jak nie działało najlepiej, to mogłeś zrobić coś, żeby zrezygnować z czegoś, co nie jest dla ciebie istotne i żeby osiągnąć efekt, który, który potrzebujesz, nie? Chcesz 60 klatek, ale nie masz? ok to hmm. zmniejsz się rozdzielczość albo zmniejsz tekstury, albo tam, nie wiem, zmniejsz jakoś y, cieniowania czy cokolwiek takiego, albo tam, nie wiem, RT sobie wyłącz. Teraz jeszcze może kilka rodzajów upscalingu sobie wybrać, nie? Czy to te DLSS-y od Nvidia, czy tam, te, kurde, ten, ten system od AMD, nie Ej, pamiętam. Ale by teraz zaczyna kojarzyć, że chyba nawet dodali możliwość do, chyba do Minecrafta, żeby do Xboxa dodawać młody. Ciekawe jest ten, czy jest też możliwość kurde w innych grach, tak nie wiem, jakiegoś downgrainu graficznego na, na, żeby po prostu móc jakąś grę trwalić w lepszych możliwościach chyba nie, ale o downgrade to mam raczej nie myślę, ale tam są raczej jakiś tam content, nie? To, to patrzę na to tak jak na przykład na wersje konsolowe Skyrima albo Fallouta, że jest po prostu oficjalny sklep, w który możesz sobie tam dodać za darmo albo i nie jakiegoś tam moda od gracza, nie? Na przykład Bethesda w Falloutie mocno w kolano sobie strzeliła, bo mody, które są tworzone przez fanów za darmo sprzedają w sklepie, nie? Ej, ale <laughs> Także... szma Ej, to ale jakieś maty. No, no Bethesda po prostu, nie? To jest, to jest po prostu. Jakbyście chcieli dać jakąś darów w grę Bethesda, Fallouta 5, to możecie mi wysłać kopie. <noise> <noise> no, yy, generalnie to. duży PC... Fallout 5? Kier, kiedyś powstanie. No. <noise> Oby nie przeszło. Może, mo... może za naszego życia. No. W każdym razie tak. Yy, PC to zawsze była. Yy, to zawsze były możliwości, nie? Więc tutaj, jeżeli. Nie jeżeli kupisz grę i ona nie chodzi idealnie płynnie, zawsze możesz sobie coś tam zredukować, żeby jakimś tam wiesz, no poświęcasz grafikę, żeby chodziło płynnie, tak? A w konsoli, no jeżeli odpalasz na przykład na PS4 tego Cyberpunka nieszczęsnego, no to no włączysz, dasz sobie najniższe ustawienia i ta gra dalej nie chodzi dobrze. I co wtedy możesz zrobić? Refonda? No nie zrobisz. Możesz ewentualnie wziąć, jeżeli szczęśliwie udało ci się kupić pudełko. To możesz ewentualnie wziąć te pudełko i sprzedać komuś innemu. Ale jeżeli masz wersję cyfrową, kapa, nic z tym nie zrobisz. Ta gra jest do ciebie po prostu niegrywalna, i dalej nie wiem, czy jest grywalna na PS4. Pewnie tak, bo już tak burza trochę ucichła, także coś tam musieli płatać. Ale konsole są bardzo, bardzo mocno uzależnione przez to, że mają ten rynek gier strasznie zamknięty. Nie? Mhm. I albo Sony na coś pozwoli i to zrobisz, albo nie pozwoli. Jesteś w dupie, no i, i tam te demka są szczegól... pardon, szczególnie istotne, no bo tam jesteś uzależniony od dobrej woli wydawcy, nie? Także jeżeli każda gra miałaby swoje demko w sklepie, to byłbyś w stanie zweryfikować, czy on chodzi wystarczająco płynnie do twoich potrzeb, czy wygląda odpowiednio, powiedzmy, przy twoich wymaganiach i wtedy po prostu kupujesz, nie? Bo do pc jeżeli kupisz jakąś tam grę, Jesteś FES najarany, ale zakładam, nie wiem, wychodzi Skyrim 8 i, i ty musisz zagrać tego Skyrima, no musisz, bo się po prostu zezrasz namiętowo. No, no i, tak. masz, i masz pc który po prostu, no, nie ruszy tego Skyrima w żaden sposób, to możesz sobie tam dokupić kartę, możesz wymienić kartę graficzną, starą sprzedaż, kupisz nową, możesz tam sobie dodać jakiś, nie wiem, procesor, zmienić, chło, dodać chłodzenie, jak masz jakiś tam throttling, ramu sobie dokupisz, dysk twardy sobie dokupisz, wiesz, masz możliwości zaradzenia temu, co się tam dzieje, nie? W konsoli, no to czekaj kurwa na PlayStation 19, czyli tam będzie w Skyrimie, w Skyrimie 6, czy tam w, w Elder, Elder Scrollsie 6. Bardzo I... możliwe, że do, do, do czasu, co nie zbankrutuje. <grych> no, za, za duży gracz na rynku, chyba żeby zbankrutował. A nie, ale. Się stanie. No, wiadomo, ale. No. Nie żartuję. Ale ogólnie to. tak teraz jest tylko w tronce, bo kurde, e, mówimy tak teraz o, ty, o tych grach na e, konsolach i tym podobne. E, ja ubolewam odgólnie, e, chociaż z jednej strony się też cieszę inaczej. Mam mieszane kurwa uczucia względem tego, że e, teraz coraz częściej gier, coraz częściej ekskluzywy właśnie przychodzą z PSA, mm -hmm. szybciej już e, lądują właśnie na PC-tach. Mm -hmm. I co? Bo, bo, przez, bo przez to teraz mam coraz nie powoduje, żeby w ogóle kupić konsolę. A szkoda, bo kurde chciałem kupić PS za piątkę, ale no teraz po co? Final Fantasy XVI już wyszedł mi na PC, a już tych tej na, na dysku. God of War Ragnarok też wyszedł mi, yy, też wyszedł na PC-ta. Po co mam kupować ps a Znaczy, yy, no taki, znaczy, tak. Ja generalnie nie uważam, że... Y Ona już jest nawet Spider-Man 2. Yy, tak, tak, no już, albo już wyszedł, albo, no nie albo wiem, już jakoś, wyszedł, ale... Nie wiem. No, tak, generalnie okres, w którym się czeka na exy z PlayStation na PC, się znacznie skrócił, bo na przykład tam, nie wiem, na, pomiędzy tym gadowarem a gadowarem Ragnarokiem minął chyba rok i, i on się już pojawił. E, z mm -hmm. tym, że no dalej, my mówimy to z takiego, wiesz, punktu widzenia hard userów, nie, że nasze PC -y są dość dobre na tyle, że możemy sobie w dość, wysokich, w dość wysokiej jakości te gry odpalić. Ale jest masa, masa osób, które lubią sobie pograć, ale nie wymieniają sprzętu, tam nie wiem co, 5-6 lat. I na przykład osobiście znam kolegę, który dalej gra na GTX 1060, nie? I A, to, to już to... jest karta. Słuchaj, do Lola tylko wystarczy, nie? No i on też głównie tam w Lola w owagranie. No... <laughs> no bo na, ni na niewiele więcej można sobie pozwolić, nie? I wiesz, możesz no tak. teraz kupić albo Peseta za tam 4-5 tysięcy, i okej, okay, możesz sobie. Kupić now. Jeżeli... znał. No, to, jest, to jest dalej usługa streamingowa, także nie za bardzo jest do tego jeszcze zaufanie. Ten input, lag, no też w GeForce nau nie wiem, czy jesteś w stanie zagrać w takie tytuły jak WOF. Eee... Chyba jest WOF na G... nie Nieważnie, nie wiem tego nawet. No, no to, to okej, okay, to jest jedna z możliwości. Możesz sobie kupić tego GeForce nau, ale to jest usługa, która ma swoje wady jeszcze. To ona jeszcze nie jest na tyle rozwinięta. Eee, powiedzmy, o, infrastruktura w naszym kraju nie jest na tyle rozwinięta, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić, nie? Jak mieszkasz na jakichś tam wypiwdziejewicach wypi dolnych. To zapomnij o czymś takim, nie? Bo to musi mieć porządny światłowód, a nie tam ka kabel miedziany, bo na miedzianym po prostu to nie pójdzie, nie? I będą no, no bez szans. Eee, tak samo jak. Okej, okay, mówię, okej. Okay, mo możesz sobie kupić tego GeForce'a i możesz sobie kupić PC'a za 4000, ale możesz sobie na przykład kupić, nie wiem, używaną PS5 za tam 1800 zł. I masz konsolę, która ci następne 4, 5, 10 lat, no może jakieś okay, 10 to pesadek. Ale myślę, następne 6 lat spokojnie będą się jeszcze tytuły na tą, tą konsolę yy, pojawiać i będziesz miał cały czas to grać. Nie musisz się w ogóle męczyć o to, żeby, żeby tam coś ulepszyć, wyczyścić, cokolwiek. To jest jedna konstrukcja, na której cię to pójdzie wszystko i to kosztuje 1800 zł. Za 1800 zł możesz sobie kupić co najwyżej kartę graficzną i to też średniej półki. No, czy, tak, komputer, tak. czy komputer za 1800 zł, zrobi tyle konsola za 1800 zł? No nie tak. sądzę. Nie. Y y y <laughs> nie. Y są filmiki, nie. które właśnie robią coś takiego, czyli... Y Biorą e, koszt konsoli, e, próbują z tego kompas sklecić, po czym e, biorą e, i robią testy. Oczywiście na mm. e, ceny świeżych konsol, ale za 1800 mm. e, spokojnie sobie e, złożysz kompa do pogrania. Nie mówię, że w, e, najnowsze gry, ale Weldena to bez problemu. Tylko, że LD nie ma dużych tak, jestem, Czy LDN ich przed, czy po e, e, ray tracingu, No na no, pewno przed. Nie, no, ale no właśnie, wiesz, bo już nie mówię o takim. Bo się ogólnie LD się zepsuł. Mówimy o Ale mówię o podstawie. Ale... mówię o podstawce, nie? Mówię tak, o podstawce. Bez no. ray tracinga włączonego, bo y, mi chodzi bardziej o to, że po prostu sam Update Ray Tracing chorowo mi, mi się ma wrażenie, że zepsuł ogólnie całą wydajność gry. Bez, bez włączonego Ray Trac'a. Na no PlayStation nie mam żadnej różnicy, także tam... No ale tam gram też bez, bez Ray Trac'ingu, bo to nie jest gra, która wymaga takich bajerów, nie? Ale wiesz, no... No nie. I tak jest bardzo ładna tego. Ch 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 chciałbym zobaczyć, jak wygląda na przykład Hogwarts Legacy albo God of War Ragnarok na pc za 1800 zł, nie? Bo jestem w stanie sobie dać ten palec, uciąć, że nie będzie wyglądał tak dobrze jak na PS5. No, A, to myślę, że w filmiku jest... może jest. No i no, zdecydowanie PlayStation, PlayStation zajmie ci mniej miejsca, nie? Nie wymaga od Ciebie dalszego monitora. Te, te no ale to już mówimy o modach, nie? Mówimy takie wiesz, bierzesz spółki no, i instalujesz no. i, i robisz, nie? Bez, bez kombinoteryki. No to. No, PC nie ma możliwości za bardzo w tej cenie konkurować. W tej, w tej półce do 2000 PC są bez, kon znaczy, konsole są bezkonkurencyjne. No, to, się Raczej nie ma co tutaj gdzieś stawiać PC-ów obok. Okej, okay, PC-ty mają inne możliwości. Na PC-cie możesz zrobić dużo więcej rzeczy. Możesz sobie tam wiem, film zmontować, zdjęcia obrobić, po internecie posurfować. Na konsolach tego oczywiście nie zrobisz, ale jeżeli chodzi o stacje do grania, tylko i wyłącznie do grania, to konsole te w tym, w tym budżetowym segmencie są dużo lepsze. Po prostu cichsze, mniejsze i, i, i łatwiejsze obsłudzenie. To dasz komukolwiek konsole mówisz, że tu się wsadza płyta, płytę, to się tam pokręci i się zainstaluje i koniec. To jest cała wiedza komuś śmieć. To nie, nie wymaga żadnej wiedzy od ciebie. Nie, nie będziesz potrzebował wiedzy o płytach. No, to już swoją drogą, nie, <gadanie> to już ostatnio o tym gadaliśmy. Ale no nie, mówię, kon ja nie ko konsole są. Ale konsole są generalnie dużo prostsze w użyciu i one są takim dużo. To jest taka typowa, takie urządzenie do grania dla mas, nie? Jeżeli nie chce się bawić w jakieś tam konfiguracje, testy, że sprawdza, czy. Na tutaj przykład... grasz. Tak. Konsole są do tego dobre po prostu, nie? PC ma oczywiście inne, inne zalety, inne możliwości i ma tych możliwości dużo więcej, ale też oczywiście dużo więcej kosztuje, nie? I na przykład nie wiem, żeby daleko nie szukać tego Horizona, którego ostatnio ogrywałem, no to wiesz, ja mam PC, tam składałem go rok temu i on mnie wyszedł jakoś tam niecałe 7 tysięcy no plus tam oczywiście monitor kolejny tysiak, drugi monitor kolejny tysiak i w ogóle klawiatury, myszki i tak dalej, wszystkie peryferia yy, no to za 7 tysięcy miałbym ze dwie moje konsole i telewizor, plus jakiegoś tam pada za darmo jeszcze, nie, także no... Ten, w tej cenie po prostu nie uzbierasz tego wszystkiego i mój komputer jest w stanie tak na styk powiedzmy, na styk, bo jak wyłączyłem sobie nagrywanie OBS-a, streamowanie i tak dalej, to jak wszedłem do tego miasta, w którym kończyłem ostatnią grę, no to tam powiedzmy było do, w miarę płynnie, nie? Te powiedzmy 60 klatek miałem mm, uzyskane i sta takie w miarę stabilne 60 klatek, yy, gdzie na konsoli cały czas jest 60 klatek. Oczywiście to nie jest aż tak dobrze wyglądające, bo jest troszeczkę to poobcinane, ale to dalej wygląda bardzo dobrze. I, I to nie wymaga żadnych żadnych redukcji w grafice. I masz po prostu sprzęt za dwa tysiąki, który ci odpala to samo, co sprzęt za siedem Ej, właśnie. Teraz jedną rzecz, jak wspomnieliśmy przed chwilą o peryferiach, to znam osobę, który, ty się łascec w kurwi, która stwierdziła, że ten pad od Series ogólnie jest. W chuj wytrzymalszy niż Elit dwójka. Mm. No, Sosek może potwierdzić. Że, yy, yy, ten, że Elite 2 je, jest. Elit dwójka jest ogólnie zniszczyłem. Bardzo, y, y, bardzo jest y, ten awaryjny. A płdziszem że to jest wszystko te same flaki. W środku y, co y, One i tam nie ma prawa się y, różnić czymkolwiek jedno od drugiego. A właśnie, tak, bo, to... y, y, teraz najnowszy Xbox to jest One, tak? Series. No mm. No bo ja zużyłem w ciągu dwóch lat dwa z tej najnowszej konsoli. Czyli mm. Series. Z miałeś to... korzystałeś? Nie, nie miałem okazji. No i ja mam Ja po mam do... 7 lat i, i mi się tylko garki, goki y, wydarły, co wam tam wysłałem z fotkę. Hmm. No, też mam złana i no, oprócz tego, że mi się trigger klei, to jest całkiem okej okay. driftów, ani nic takiego nie mam. Ja. I po prostu ciekaw byłem waszej opinii, bo kurde, aż byłem w przykład mi powiedzieli, że ta osoba, że no, Elit dwójka jest tak chujowy. Nie wiem. Pamiętam, znaczy, mi się, że ty właśnie też, yy, z tym mówiłeś, że miałeś to w rękach i genialna sprawa, nie? Znaczy, miałem go w rękach, tylko ja się nie bawiłem tydzień, nie? Używanym oczywiście, ale bawiłem mm -hmm. się nim tydzień i grało mi się bardzo dobrze. Z tym, że grał, to, że mi się grało bardzo dobrze, nie znaczy, że on jest bardzo trwały też, nie? Także tutaj no. musimy liczyć na opinię Socka, no, bo nie w, w, ręku, ty... w ręku jest no. niesamowite. Sprawia tak, tak solidne wrażenie. Te wszystkie gałki, bo ty masz jeszcze tą wersję, gdzie możesz sobie regulować opór na gałce? Tak. E, nie, ja nie. A, o nie o, okay. bo, bo właśnie tam było tak, że mogłeś sobie ściągnąć te kapy z, z gałek, i tam miałeś taki kluczek w pudełku. I tym kluczykiem mogłeś sobie dokręcić albo odkręcić, tak jakby opór na samej gałce. nie hmm. Tak. I mogłeś sobie docisnąć tak fest, fest, fest na przykład w opór e, prawy analog. Więc jak musiałeś gdzieś tam celować, to nie robiłeś takich gwałtownych tych ruchów celownikiem. Tylko ten celownik tak, miał taki bardzo przyjemny opór i no super, naprawdę super mi się grało, poza tym te dwa, te dwie łopatki, znaczy w sumie cztery łopatki pod, pod spodem też robiły mega robotę i to, że mogę sobie w zasadzie w locie, był taki yy, przełącznik, taki przytyczek od spodu, którym trigger, zmieniałeś opcję sterowania z pełnego ruchu płynnego na, pod to mam, triggerem. To mam na zmiana na, na przycisk no zarąbiste, takich mm. bardziej dynamicznych shooterów no rewelacja. Nie? Mm. No Także właśnie to, właśnie zadałem wam to pytanie, bo jeden miał do czynienia z Seriesem, a drugi miał do czynienia z Elitem. A ja już mm. w sumie kurde, zbierałem info tak już z ponad pół roku. I po prostu jestem w szoku, pierwsza taką y, informację uzyskałem i po prostu już. Aż chciałem to powiedzieć teraz, nie? No. Y, ja mam jedyny problem taki, że czasami jak nacisnę, to mi nie rejestruje y, tego, co chciałem i nie wiem, czy to jest problem u mnie, czy w padzie. A ty korzystasz przez Bluetooth, go łączysz, czy przez tego dongla? Kabel. Eee, ok. A ogólnie w jest ma tego Transmastera te... dalej, nie? Co, co, co? A ma te Mastera, nie? Hmm, A właśnie, bo wyłóżcie tam... o czymś innym, tak. <głos> tak. <głos> bo mi się mylą te pady. Tak, masz tego Mastera, co możesz sobie ten cały moduł, kurwa, z tym modułem, że sobie pozamieniać, nie? Tak, tak. To... Hmm. W ogóle nie, nie chwaliłeś się, jak na coś <noise> O, w ogóle, kurde, ty. Ja teraz zobaczyłem, że Jona na, na czacie napisała. Ja mam pytanie do prowadzących, choć najbardziej chyba do Pajafówki. Już masz Life i Strange Double Exposer. Nie, nie mam. Jona, jak będziesz to słuchała, pewnie będzie słuchała na streamie, na tym na, na YouTubie, bo już pewnie uciekłaś. Ale nie, nie mam i raczej nie przewiduję, żeby się gdzieś w mojej kolekcji pojawiło. Ja e... się e... to nie, no, nie to olałeś. Nie, bo nie czytałem. To w nie to grać. To grać. <laughs> nie no, czytałem no, Twitcha. Nie, nie, ale nie mam i raczej nie będę miał, bo jakoś Life is Strange nigdy nie było w moim kręgu gier, które gdzieś tam chciałem chwycić w najbliższym ja czasie. Też właśnie nie. Ale nie wiem, jak się pojawi na jakiejś fajnej promce, albo na Instant Gamingu, zachęcamy do kliknięcia w Instant Gaming. Mm. <grafię> to jak najbardziej, nie? Jak się tak gdzieś w granicach... Ja chyba też bym przyjął jakąś kurde yy, współpracę, jeżeli to się wygląda. <grafię> no. No, także no, jak się pojawi, pojawi fajnej opcji, jakoś tak powiedzmy 80 do stówki tak max, jakby była do stówki, to, to mi się skusił, nie? Ale tak, to zobaczymy. Musimy wyciąć e, Janie Szota i, i puścić, bo... Nie, ten ogólnie bo... nie, 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 mówi, nie mój, nie mój nie target. Napisze. Poza y, Tales of the Borderlands y, i tym... I... Y, tym... Wilkiem. To innych gier nie dotnę tego typu. Mm. Chociaż kusi mnie jeszcze odpalić Batmana. No tak, tak. Jego... Eee, ten Batman Telltale A no ten. Bo mi ja chodzi o ten typ taj, gier. Telltale, to stwierdzam, że to nie jest gra dla mnie. Znaczy grałem w jedną Tęk grę. Pojąc, tylko, wil, tylko Wilka grałem i właśnie w Tales of the Borderlands. I moim zdaniem, te dwie gry robiły robotę. Teraz to mnie nie interesowało. Tam chyba gdzieś jeszcze grał Tron była coś takiego. Dobra, ty, bo chłopaki, bo odbiegamy od tematu i to. Jeszcze tematu, bo już Dobrze jest. Nie <laughs> wiem, co ja <laughs> będę robić, jak będę to ciąć. <laughs> Fikołki. Dobra, chłopaki, no. co, co jeszcze macie o democh do powiedzenia? <laughs> eee, hmm. Konstantynopolitencikiewiczów Janaczka? Jeba, e, jest. A może ja, że kurde, miałem mi o tym wcześniej wspomnieć, że kurde, ja byłem na tyle nieodgarniętym dzieckiem, że po prostu, jeżeli nie miałem, ja po prostu wkładałem ten płytę, jakąś CD Action i odpalałem grę I nie patrzyłem na to, czy to jest pełna wersja, czy to jest demo, nie? I tak się złożyło, że kiedyś mi się trafiła demówka gry Disneya Mój Brat Niedźwiedź i kurde, ja tak bardzo chciałem przejść dalej pierwszy poziom że kurde, ja myślę, że to specjalnie, że to kurwa świat chce się na mnie zemścić za to, że jestem że jestem dzieckiem, że nie chcą mnie przepuścić te, te dwa duże łosie. Bo tam kurde blokował do tego levela właśnie przejście. Raz mi się udało nie przeskoczyć, to kurwa tam patrzę, a tam nie ma, nie ma mapy, tam kurde wszystko już powymazane, jest napis tylko dla... jakiś tam był napis w nieznanym dla mnie języku i nie było nic przejścia, jaki ja byłem wtedy smutny. I to jest to, co chciałem powiedzieć. I grałem e, to w e, e, to, to, to w kółko, w kółko i w kółko i w kółko y, z myślą, że coś się zmieni. A to jest, przypominam, stopień szaleński. E, znaczy, takie najsmutniejsze demko, jakbym miał sobie naj, najsmutniejsze demko przypomnieć, jakie w życiu ograłem, już pomijając tego Far Cry'a, mm -hmm. bo to było smutne, to chyba była taka gra heads przez Z na końcu. I z tego to było bardzo, bardzo ale gra to było jakieś tam granice 98 roku, tak były takie początki grafiki 3D. I pamiętam, że na moim pierwszym PC-cie wszystkie gry z tego, bo to była płytka z Gamblera, do dzisiaj pamiętam, taka zielona. Yy, i właśnie wszystkie wszystkie demka z tego Gamblera mi elegancko szły. Jakieś tam Tomb Raidery, Commandosi, wszystko. Tam tych demek było z 20 chyba, nie? I wszystkie gry mi elegancko szły. Płynnie i sobie instalowałem jedną po drugą, jedną po drugą i każdą przechodziłem, nie? I była jedna gra, właśnie HEADS, która mi odpaliłem, zainstalowałem i stwierdzało, że mam za mało pamięci tam, nie wiem, czy na karcie, czy RAMu, coś tam takiego. Były taki programik, który... Nie wiem, czy kojarzycie, na przykład komputer świat gry czasem też takie programiki dodawał, że on porównywał wymagania komputerowe, wymagania samej gry z tym, co ma twój komputer, nie? Jak coś się nie zgadzało, to się tam... w sensie głowy, czy hec, hec? HEADS HEADS? HEADS. H, H e a e D z no. no. właśnie to wpisałem, dobra. Nie szukam tego. I ch ch chyba nawet kropki miało pomiędzy ty tymi literami, a nieważne, no w każdym razie gra no, w tak, okolicach... Tak, są kropki. No, 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 no. <grafię> nawet nie wiem, o czym ta gra była. Wiem, że ona wyglądała taka bardzo kolorowa platformówka 3D. Tak ją zapamiętałem. No. E i, I pamiętam, że strasznie chciałem w nią zagrać i to był taki... Taki mój punkcik, który, taka szpileczka, że... Że to już nie jest najlepszy komputer, że już wszystko nie idzie. I mówię, kurwa, jak ja bym chciał w tego headset zagrać. Powiem Ci strasznie mnie korci. I jak sobie teraz o tym przypomniałem. Idę. Ale już ale dziwny gameplay. Idę tutaj sklep. Czekaj, już szukamy. H czy jest H. -e adyz. Zobacz na kogo może prędzej tam będzie. No, może tak, bo tutaj niestety nie będzie. No nic. W każdym razie, no to, była, to było smutne demo, bo... Chciałem je odpalić bardzo, bardzo, bardzo. I był po prostu jakiś tam hard limiter, który po prostu nie pozwalał włączyć gry, jak się nie osiągnęło czegoś tam. I wszystkie inne, wszystkie inne tam procesor, karta, wszystko miałem na zielono. I to znacznie przekroczone, że znacznie lepsze. I ja wtedy miałem bardzo dobrą kartę graficzną, bo ja miałem Woodruff trójkę, Także no, na tamtą epokę to był naprawdę taki biały kruk. Eee, nie, a dalej, czegoś? Nie, no w sumie teraz to już w scenie retro, nie? I, wiesz, i, I to była naprawdę bardzo dobra karta graficzna. A teraz wiesz, odpalam i tu piszą, że coś tam, czegoś tam nie miałem. Nie wiem, RAMu chyba czegoś tam nie miałem. I mówię, kurwa, i to wiesz, nie tak, że okay, mówisz, OK, ignoruję, włączam sobie, pomimo, że, będzie, że czegoś tam nie mam osiągniętego, no to będzie działało troszkę gorzej. Nie, po prostu nie pozwoliło ci odpalić gry, koniec, kropka, nie. Ale mi było wtedy smutno. No to, to, to jest takie. Jedna z trauma z dzieciństwa, którą miałem, nie wiem, 8 albo 9 lat, to był taki pierwszy kogu, kogu bloku w moim życiu. No cóż, teraz się ją ja mogę przytulić. <noise> no mamy dzisiaj A, grupę, grupę wsparcia.